A w dzisiejszym odcinku niepozorna budka z Mokotowa, która skrywa smaki prosto z Tajlandii. Jest to Thai curry na ulicy Domaniewskiej. Znajdziemy tu zarówno pad thaja, przeróżne potrawy na bazie curry, czy słynną zupę Tom Kha. My odwiedziliśmy to miejsce aż dwukrotnie, bo dla wróbla jeden raz to oczywiście było zbyt mało. Za pierwszym razem spróbowaliśmy saigonek, czarnego pieprzu z wołowiną oraz masa man curry z kurczakiem. No, to zaczynamy od naszej pierwszej wizyty. Na start wjechały saigonki w cenie 17 zł. Co mówisz, że drogo? No trochę drogawo, jak na 3 saigonki 17 zł. Ta suróweczka też taka skromna. No to suróweczka ale... jest chyba taka PRL-owe dostrojenie bardziej wygląda. Ale chrupiące, ale nie wygląda jakby było w tłuszczu, takie wiesz... Nie jest tłuste, no. Spójrzcie, jak to wygląda w środku. Mamy tutaj taki makaron sojowy, jest mięso wieprzowina, marchewka i chyba kapusta. Generalnie pierwszy smak, jaki poczułem, trawa cytrynowa. Czujesz? Taki lekki posmak cytrynowy, to jest właśnie z trawy cytrynowej. Dosyć ciekawe. Takie generalnie inne te saigonki są niż ja zwykle jadałem, powiem ci. Ja osobiście bym wolał bez tego posmaku cytrynowego. Jest to takie okej, okay. nic ponad to, nie? Są okej, okay, po prostu, do zjedzenia. Ale bez żadnego tutaj, bez jakichś uniesień smakowych. Są po prostu poprawne. Następnie w cenie 32 zł wjechał czarny pieprz z wołowiną. Tej wołowinki widzimy tutaj jest całkiem sporo. Jest marchewka, jest cukinia, jest brokuł. No i do tego wszystkiego mamy ryż. Spróbuję tego sosu samego. Tej wołowinki widzimy tutaj jest całkiem sporo. Jest marchewka, jest cukinia, jest brokuł. Płotkamy. Są dosyć spore te kawałki tej wołowiny, więc no jednak trzeba trochę popracować, no bo czuć to strukturę mięsa tutaj tego wołowego. Natomiast jeżeli chodzi o ten sos, to jest bardzo fajny, taki pikantny, lekko, znaczy lekko, dla mnie lekko, dla wielu osób może być to już dosyć spora pikantność, ale jest ona taka pieprzowa, to jest fajne, że ona jest pieprzowa ta pikantność. Ja nie wiem, ostatnio strasznie jaram się na pikantność taką pochodzącą z pieprzu bardziej, nie? Tutaj to smakuje naprawdę bardzo dobrze. Wkrada się lekko słodki posmak jakiś, który fajnie właśnie oponuje do tego, do tej pikantności pieprznej. Dobra, lecimy z ryżem. Zwykły ryż, taki jak dostaniesz praktycznie w każdym Chińczyku. Jak najbardziej spoko, smaczna, ale też generalnie właśnie największy tutaj zarzut, jeżeli miałbym to po prostu do struktury tej wołowiny, mogłaby być troszkę bardziej taka rozpływająca się, krucha, no, bo tutaj jednak troszeczkę trzeba nad nią popracować podczas jedzenia. Strasznie gumiaste takie. No ja z pewnością tego dania bym nie powtórzył. Chociaż sosik jest bardzo fajny, ma charakterek. Ale czy nie powtórzyłbyś przez mięso? Przez mięso. Ale możesz wybrać kurczaka, bo do każdego można wybrać kurczaka, jakieś chyba wege było coś, krewetka albo właśnie wołowina. A i wieprzowina była. Tak to no, fajnie ten pieprzyk czuć. A na końcu wjechał masa man curry za 28 zł. Czym się charakteryzuje masa man curry? Tym, że mamy w nim pieczone ziemniaki. Jak widzimy, są tutaj od góry od razu widoczne. Pieczone ziemniaki, jest kurczak, orzechy arachidowe. No i mamy ten sos curry nasz. Spróbuję samego sosu. Bardzo dobry sam sos tutaj curry. No smakuje mi. Taki mięciutki ten ziemniaczek jest. I nadaje takiego fajnego posmaku wypłaszczającego. Taki właśnie smak tego pieczonego ziemniaka, który właśnie kończy ten smak curry. Tak jakby na początku czujesz curry, a na samym końcu zostaje ci ten posmak tego ziemniaka. Bardzo fajne. To jest danie sztosik. 28 zł za to. W ogóle jestem zdziwiony. Nie pamiętam już jak było w Tajlandii. Ale chyba jak się brało masa man curry, nie dostawało się do tego oddzielnie ryżki tego ryżu, nie? Co powiedziałem? Łyżki ryżu? Miski ryżu. Nie dostawało się miski ryżu do tego. Tylko po prostu to już było samodzielnym daniem, nie? Natomiast tutaj widzę, jest ryż, można sobie go jeszcze tutaj pomaczać, założyć, więc to jest bardzo sycące. Spójrzcie, tutaj mamy wypełnione kurczakiem, ziemniakami pieczonymi i jeszcze do tego mamy miseczkę taką małą ryżu. To danie mi lepiej smakuje. Znaczy ja generalnie uwielbiam curry, tak więc no nic dziwnego, że mi smakuje lepiej. Takie słodziutkie. Czuć tą trawę cytrynową. Naprawdę bardzo dobre danie. Powiem tak, jakbym mieszkał w pobliżu, to bym to jadał. A że mieszkam, to będę to jadał. Będę zamawiał po prostu sobie te curry. Całą robotę robi ten sos. I naprawdę jest to danie
wyśmienite. Pokaż, ile tego jest. Patrz, trochę tego jest. To jest po moim jedzeniu. No dobra, to zjadłeś jedną trzecią, nie połowę. Dobry, słodki, lekko pikantny, ale to jest taka pikantność, że raczej nawet osobie, która nie lubi pikantnego, nie będzie jakoś mega przeszkadzać na dłuższą chwilę. No, ziemniaki spoko. One tak jakby trochę z ogniska taki posmak mają. One są pieczone. One są pieczone. Wcześniej nie jadłem takiej kompozycji curry z ziemniakami. I rzeczywiście fajnie to wchodzi. Kurczak mięciutki, jest dosolony dobrze. Jak najbardziej spoko. Podczas drugiej wizyty również spróbowaliśmy trzech potraw. Zaczęliśmy od wontonów za 17 zł. Ten wonton to jest smażony na głębokim tłuszczu. Ja myślałem, że to będzie gotowane. One są na głębokim tłuszczu, więc wziąłem nam pały. No, spoko. Ty, ale sosik mogłem wziąć jakiś do tego. Słucham. Spróbujemy bez, jak będzie git, dobra. No to zostajemy przy tym. W ogóle co warto nadmienić tutaj, mają nie tylko taki sos słodko-kwaśny, nie tylko sos ostry, ale też jest mango chili chyba. Dobra, jadę tutaj z tego. Zobaczymy, czy będziemy musieli lecieć po tym sosik. No ale ty, ja byłem, totalnie myślałem, że one będą gotowane albo na parze jakieś takie, no, jak... zawsze takie jemy, nie? Jak byliśmy w tym Uzumaki Ramen, no to właśnie były gotowane, a tam było 5 za 22 zł. Robicie? Dobra, spróbuję. Idziemy już po pattę i wołowina. Wycieka z nich. Ja generalnie nie mogę jeść gorącego jedzenia, ale bardzo dobre są. I powiem ci, że sosik dodałby tu troszkę, ale nie jest potrzebny. Nie jest potrzebny, bo chrupiąca jest tylko ta część u góry, a dół miękko przechodzi, nie? Dzięki temu, że środek jest mięciutki. Naprawdę dobre. Coś to wieprzowinkę. Naprawdę smaczne są te. 17 zł w ogóle, 7 sztuk. Więc dobra cena moim zdaniem. No fajne. Farsz mokry. Z zewnątrz chrupie. Trochę bym więcej soli dodał. Fajne. Fajne, nie? Mega spoko. W środku mokre. Mokre. Chrupiące. Bardzo wilgotne. Brakuje mi soli. Faktycznie troszeczkę soli można by było. Ale ciekawe, no kurde. I powiem ci, lepiej mi smakują niż te na tym, niż tym uzumaki. Ja pierwszy raz widzę taką wersję, żeby one były smażone, ale naprawdę to oddaje. Oddaje. Ale powiem ci, że no sosikiem by to wjechało dobrze. Ty, to może iść po sosik, albo nie, ja pójdę po sosik. A ty nagraj przebitkę. No dobra, to dawaj, przebitkę nagramy, proszę bardzo. Przebiteczka. No i nagrana przebitka. Rubel, ale my mamy tylko 5 pierogów jeszcze. On jest tylko mango, nie jest mango chili. Weź trochę czerwony? Podsuń. Może z tego wpadł, nie wiem. No bo pytałem, ten jest ostry, a ten jest mango. Ale weź podsuń, mango, czyli on nie było. Żebym mógł dolać. No. Daj pan. Ale dolar. A jest taki gilowaty, czyli taki jak te słodko-kwaśne, nie? Rubel? No, gilowata struktura tego totalnie. Kisielowata. No, ja to lubię gilowata na to. Dobra, czekaj, trzeba by mi papierkami i nożyce, bo jest 7. Dobra, czekaj. To zostawmy ostatniego. Ja jadę te tu. O, akurat każdy sobie z innym sprawdzimy. A ja już ła. Ale masz rację z tym przyprawieniem. Jest pieprzne, a troszeczkę soli. Ale do tych sajgonek, to totalnie, no co, nie ma co tutaj się zastanawiać, czy wziąć sajgonki, czy te pierożki. Ja spróbuję z tym ostrzejszym. Czy ja wiem, czy te sosy jakoś dodają do tych potraw, do tego pieroga? Już idziemy. On jest ostry, ale to jest dobrze pieprzne, ogólnie ten pieróg, więc ta ostrość tak naprawdę nie wybija tutaj za bardzo. Po prostu bez jest to różnie dobrze. Tutaj jeszcze mamy bardziej wilgotno, ale mimo wszystko jest wilgotno. Dobra, kto je ostatniego? 3, 4. 3, 4. Kurde. Yes! Smacznego. Dobre są. Dobre są. Akurat tutaj warto było walczyć. Wygrać. Dokładnie. Warto było walczyć. Dokładnie to samo powiedziałem. Dobra, lecę po to laksę. A teraz wjechała dla mnie zupełna nowość. Czyli zupa laksa. Tu w wydaniu z kurczakiem. Oraz pad thai. Tak, już mieliśmy wcześniej pad thaia. Którego on 62 zł, dlatego że jest z wołowiną. Jakby był z kurczakiem, to by kosztował 27. Tu zupa laksa, 27, no bo ona jest z kurczakiem. Ale patrzcie, jaki bielutki ten kurczak. Bardzo. Wielkość jest spoko. Ej, ile tutaj jest tego makaronu?
Moim zdaniem, bo ten talerz wydaje się na mały, ale on jest pojemny, tak, no. Ale on jest wysoki. Mamy tutaj orzeszki, takie do posypania i cytrynkę, ale tej cytrynki jest tyle, że chyba tylko tak... No, nie da się wycisnąć. Tylko żeby było, że jest cytryna, można było napisać, czy tam powiedzieć. Ale może jest pokrepione mimo wszystko. Ja pamiętam, że w tamtych, jak jedliśmy, pamiętasz co mieliśmy zarzut? Że wołowino było coś nie tak. Jest to samo, jest taka... Wiesz co? Czyli to taki rodzaj przyrządzenia. Ona jest po prostu taka... taka żelasta. Gumowata żelasta. Dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Smak? Jeżeli chodzi o smak, jest spokojniej. Ale ona jest taka gumowata żelasta. Słuchajcie, no, generalnie to nie jest najlepszy patta, jakiego jadłem, oczywiście. Ale jest naprawdę smaczne. Po prostu jest smaczne. Ej, ale jak ja zapamiętałem to wołowinę, co wtedy, to ona była bardziej taka żelasta. Okej. Okay. Ale tu już mi się z dwa takie trafiły trochę mocniej. Czyli nie każdy kawałek. Niektóre bardziej, niektóre nie. Nie wiem, z czego to wynika, czy z tego, że to ileś, nie wiem, godzin w jakiejś, kurde, już temperaturze siedzi, czy coś, jesteśmy na wieczór dzisiaj. No. Powiem tak, porcja nie jest jakaś ogromna, jest duża, ale nie jest jakaś ogromna, nie wiadomo jak, ale tutaj jest makaronu dużo i nie można powiedzieć, bo tego mięsa to naprawdę jest tu bardzo, bardzo dużo, nie? Więc generalnie porcją się na pewno najemy, ale no 32 zł, no ale to wołowina. Wołowina kosztuje więcej zawsze niż kurczak, nie? Kurczak jest najtańszy tak naprawdę. Kurczak, wieprzowina. W każdym bądź razie byłbym zadowolony na lunch wyskoczyć, ale no, żeby na jakąś kolację czy coś, to nie. Szczerze, masaman karyt i ten czarny pieprz mi lepiej smakowały, mimo że tam ta wołowina była gorsza. Zawsze nie przepadałem za pattajem. Smakowo jest okej. Okay. No. Muszę kiedyś tu po prostu przyjść i spróbować z kurczakiem. Ale to mięso to no nie dla osób takich jak ja, które nie lubią jak coś trzeba za dużo rzuć pod zębem, nie? Mhm. No kurde, nie cierpię jak mi właśnie zostaje pod zębami taka żyłka, którą musisz połknąć, bo już się nie da jej przegryźć. To jest okej, ale wydaje mi się, że jest słodszy niż tradycyjny pad thai. No nie do końca mi ten słodki smak tutaj podchodził, dlatego mówię, znaczy nie do końca, generalnie jest smaczne. Zjem? Może... Nie będę miał żaden ten, ale jak idę na pad thaia, i mówię, że chcę pattaja, to chcę dostać to, co zawsze jak dostaję pattaja, dostaję. A tu jednak troszeczkę te smaki uciekły w inną stronę. Nigdy wcześniej się nie spotkałem. Co ona w sobie ma? Kurczak. Ale kurczaczek bielutki. Jak byliśmy z pieprzem czarnym, tam był kurczak. Nie, też... w pieprzu był wołowina. Co ty? W masamankary. To tam też ten kurczak był fajnie, taki delikatny, fajnie zrobiony. I tutaj jest podobnie. Czyli jednak na kurczaku się znają. Muszę sprawdzić tego pad thai z kurczakiem u nich. Mleczko kokosowe. No, taka słodycz, no. Jak to mleczko kokosowe. Słodka taka? No. Mało przypraw tu czuję. Okej, trawa cytrynowa. Jest spoko, smaczne. Dobra, jedziemy. Ej, to kurde, ja nie wiem, czy to widelcem nie jeść tego. Jest strasznie gorące tam od spodu, więc uważaj. Mega smak tutaj trawy cytrynowej, takim słodkim posmakiem się wybija. A powiem ci, że akurat, ja powiem inaczej, mi to mega smakuje. A pieprzu nie potrzebujesz? Właśnie to jest taka delikatna zupka i to jest właśnie to, wiesz, bo niektóre są takie potrawy, gdzie ty musisz ten podkręcić smak, wyciągnąć i tak dalej, a to totalnie po prostu tutaj swoją łagodnością wygrywa, nie? Czasami masz coś takiego, że masz te dania takie mega delikatne i jakbyś tam je bardziej dosolił czy do pieprzu, wiesz, co chodzi, żeby wyciągnąć smak, to byś spieprzył. Ale to mi się wydaje, że na przykład... Ale to totalnie mi wchodzi. Jak ktoś przychodzi z dzieciakiem, to coś takiego bez problemu, tylko że za dużo będzie dla dzieciaka. Ale w każdym razie ta mi zupa smakuje. I powiem szczerze, nie, no ja nie mówię, że mi nie smakuje, tylko... Z tych dwóch ja bym wybrał to zupę. Ja też z tych dwóch bym wybrał, ale z tych czterech bym wybrał inną pozycję. A w ogóle z tych pięciu, ja bym najchętniej wybrał, nie wiem, podwójną opcję tych pięciu. Które bym wybrał, ja wiem, które bym wybrał. I powiem w podsumowaniu, ale ta zupa jest zadowolona moim zdaniem. Naprawdę, ona jest zajebista. Mega. Ja lubię mocno wyraziste smaki, ale tutaj właśnie, jak ktoś lubi smak tej trawy cytrynowej, to ona jest tutaj oblana taką słodyczą i to mega mi tutaj pasuje. No i ten makaron całkiem spoko. Ja się tutaj nie mam do czego przyczepić. Dla mnie spoko. Ale rozumiem, że jak ktoś chce, żeby było właśnie jakieś tam bardziej wyraziste, no to jak najbardziej. No bo tutaj to jest takie po prostu z tych delikatnych, ale mega fajne. Ceny?
do trzech dych, no to jest spoko. Generalnie kuchnia tajsko, tutaj można to tam posmakować, tej kuchni tajskiej. I dla mnie najlepiej smakowała ta laksa, co tutaj została, ta zupa, która wygląda oczywiście jak danie, a nie, bo to jest jakiś makaron po prostu z kurczakiem. Nie oszukujmy się, ja w kategorii zupy bym tego nie widział, bo jest mega gęsta. I mi najbardziej smakowała, mimo że ona nie była ostra. A na drugim miejscu masa mankary. Te pierwsze dwa miejsca dodałem głównych dań. A przystawki, sajgonek nie bierzcie, bierzcie te pierogi, one są zajebiste. Także wbijajcie, bo naprawdę można zjeść smacznie i całkiem dobrej cenie. Wzięliśmy to zupę laksy, no więc powiem wam. No bo Rubel nie dojadł, oczywiście to jest taki głodomor, tylko patrzy, a... Czekaj, oczy chcą, a dupa nie chce, tak u mnie mówiła mama. Dupa nie może. Nie, dupa nie chce. U ciebie nie może? W każdym razie pani mi dała, zapakowała i mówisz, dobra, tam te złotówkę, bo złotówkę za pudełko. Mówisz, dobra, ten i daje paczkę, patrzę, a tam całe danie, jakiś ryż, jakieś warzywa z kurczakiem. I dalej tak mówię, a to chyba nie moja pani. A, to tam i dała drugie.